Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj moim gościem do serii meczyków online wyzwań versusowych jest Enormi. Ja. Także nasza tutaj litewska brać i moc. Także dzisiaj zagramy sobie, można powiedzieć, pierwszą rundkę Ligi Mistrzów. Mecz, który tak naprawdę jest zapowiadany jako no bardzo ciekawy mecz, bo Atletico Madryt zmierzy się już z Bayernem Monachium, gdzie widziałem przed chwilą power ranking drużyn tej Ligi Mistrzów i Bayern jest wzięty tam na pierwszym miejscu, a top 10 zamyka właśnie Atletico Madryt. Z Oblakiem na bramce, który jest najlepszym zawodnikiem w ogóle w tym zespole, z tego co widzę, 91 overalla, a u ciebie pewnie masz sporo lewy. Tych dobrych zawodników. Ile ma lewy? 91 też. A, czyli tyle samo, dobra. Ja już klikam graj, także też możemy sobie tutaj graj poklikać i zaraz zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście to robimy taki, wiecie, to jest dla zabawy. Tutaj nie ma jakichś ciężkich rzeczy, jak mnie Enormi rozpyka, to rozpyka. Słyszałem, że Enormi jest bardzo dobrym zawodnikiem, także wiecie, tutaj ja się może się dużo rzeczy zdarzyć. Także oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba z naszego tego typowania meczyków online w FIFA 21, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na Instagrama fanpage'a, no i na G2 oczywiście z linku podanego w opisie pod filmem, także lecimy z meczem. Okej, okay. John Felix to by mi w ogóle pasował, szczególnie wcześniej pasowałby mi do tego, pasowałby mi do drużynki w fucie. W ogóle ja składam sobie La Ligę, mam 8 paczek do śmignięcia i trzeba będzie coś zrobić, albo na streamku, albo na tym, albo na odcinku może tego futa pokazać. Ostatnio składałem teamek za 80 tysięcy, także no... Za 80k już masz? Tak, już mam za 80k, także... A to ty grasz poważny tego futa? Nie, no nie poważnie, tylko wiesz, dostałem za ligę chyba bodajże. Za to, że tam do ligi czwartej dywizji czy do czegoś sobie awansowałem. Jakieś 1250 punktów dostałem na start. A i tak na przykład w tych pierwszych 5 meczykach do otrzymania rangi straciłem jeden mecz z tego względu, że... Co się tu dzieje w ogóle? Normi. Nie wiem, co tu się właśnie dzieje. Normi, co tam się wydarza? Ja muszę sobie trochę tych komentatorów ściszyć. No, straciłem pierwszy jeden mecz z tego względu, że chłopa jakby rozłączyło, a ja dostałem przegraną. Przegraną dostałeś za to, że go rozłączyło? Tak. I ponoć to jest jakiś ten, ponoć to jest jakiś hack do Fifki, że wiesz, że... Co tu się dzieje? Ale że nie strzelił! Dobra, jest! Dobra, nice, 1-0, nice. Atletico, Morata! Halo? Czekaj, rozłączenie z przeciwnikiem, co się stało? Czy ty kliknąłeś Alt-Tab? Nie. Po prostu wywaliło. Czemu utracenie po... Co jest z tą grą? Ciebie wyrzuciło, bo ja dostałem wygraną. A nie wyskoczyło ci nic na Originie? Czekaj, wyskoczyło jakieś powiadomienie do dupy. No i ci wywaliło grę. I masz... to jeszcze raz, dawaj. No, sorry. Czekaj, to... Akurat, ty specjalnie strzeliłem ci w ramkę i ty... Dobra. Mogę ci dać jedną strzelić, jak chcesz. Nie, gramy jeszcze raz, dawaj. Wbijaj do gry. Ja sobie właśnie jeszcze tego komentatora ściszyłem. Zmieniaj teraz wszystko, co możesz teraz zmieniaj, bo... Ta. Nie możesz zrobić alt-taba w ogóle w tej grze, bo dostajesz, wiesz, wydupienie, także... No... Także tak ta gierka działa. Jezus Maria! Co tu się wydarzyło? Enormi, akurat jeszcze tak wiesz, po bramce centralnie. Dawaj, tak, gramy takie teraz. Gramy takie, o. Jak jesteśmy, już szybko graj. Cyk, cyk, cyk i lecimy. O Boże. O kurde. Taka ta gra z Litwinem, nie? O. Litewski internet odpalony, można powiedzieć, także... No nieźle, nieźle. Internet to win, jak to się mówi. No ja będę niestety teraz z głośniczkiem grał, bo zapomniałem to kliknąć, tylko i wyłącznie. No, powiem tak, było 1-0, ale Normiego wyrzuciło powiadomienie na Originie typowe. Tak. Także niestety to jest niefajna rzecz, też bardzo nie lubię tych powiadomień.
z Origina, one są naprawdę takie, broken, as fuck, ale... strasznie. Ogólnie tutaj zastanawia mnie fakt, że ja mam, że ja nie mam tego, bo tu Suarez przecież chyba przyszedł, nie? Do Atletico. No, chyba siedzi na ławce. Właśnie ciekawe, czy on siedzi na ławce, czy po prostu, wiesz, czy po prostu go tu nie ma jeszcze, to jest ciekawa opcja. No jest, jest. Na pewno jest. Tak, na pewno jest, mówisz? Na pewno. Ale że w Atletico jest na pewno? Tak. Tu było ten, tu był spalony. Dwa razy obleko bronił, no. Co pan mi zrobił? No ale to jest spalony i tak, no. No spalony to tak, tak, ale... Ile ma Neuer tak... w ogóle overalla, takie pytanko? 89 on ma, właśnie sprawdzałem. Pod meczykiem. No, Saul. A Morata, w ogóle Morata to też gdzieś tam ostatnio słyszałem najbardziej, wiesz, taki zawodnik, który zgarnął wielkie kluby, zgarnął wielkie pieniądze, a mało co zagrał tak naprawdę. No, także. Dla niego jest dobrze, nie? No dla niego jest dobrze, dla jego, wiesz, pewnie menedżera też. I się wszystko zgadza. Ogólnie tutaj wymaganiem w tym meczu Enormiego było dostanie drużyny, jaką jest właśnie Bayern München, no, także... najlepsza drużyna na świecie. Także ja dzisiaj gram słabszą drużyną, można powiedzieć. Ale weź, Atletico to jeszcze zbił. No, fuck, ja tam miałem już ten, już miałem, wiesz, swój pęd do meczu po prostu. No wiem, wiem. Trochę. Kurde. Unlucky. No zabrał. Enormi specjalnie to zrobił, czat. No specjalnie, wiesz, wyłączyłem tak się grę. Robi, ale tak się robi, wiesz, w jakimś NBA czy w czymś. Jak ktoś ma dobrą pasę akurat, nie, dobry ranik leci, to ty specjalnie wtedy bierzesz czas, czy wiesz, czy spowalniasz to. Żeby to nie ruszyło. No. No patrzcie, jak tu specjalnie... Ale mnie teraz będzie denerwować ten głośniczek w ogóle, powiem ci. A słychać mnie podwójnie, czy nie? Nie, bo mówię, ty zrobiłeś wszystko git, tylko ja sobie ciebie jakby tam nie dałem, ja widzę cały czas, jakbym, wiesz, jakbym gadał w grze chyba. A. Prawdopodobnie to w taki sposób wygląda. Ale że ty mnie tak faulujesz? W polu karnym? Panie, sędzia normi. Nic nie powiedział, nie było faulu. No bo sędzia jest przekupiony oczywiście, no. Co możemy poradzić? Za lepszą drużynę. No jest taka szansa właśnie, no. Sędzia przekupiony, wiesz, Bayern Monachium po wygraniu Ligi Mistrzów to pieniążki się sypnęły. No także pewnie stadzić, tak. Tak, no pierwsza runda, żeby przekupić, no spoko akurat, nie. No co jest? Podania nie mogę wydać nawet w tym momencie. Panowie, halo. Przeciął. Co tu się dzieje? Ale mówiłeś, że tak słabiutko grasz, już 20 no? minuta 0-0 jest. No ja gram słabo w sumie, no. Co ja mogę poradzić? 0-0, ja już bym miał 1-0 w danym meczu! O kurde. No, nawet bym wygrywał! No, byś wygrywał. Także... I tam się czułem się lepiej w tamtym rozpoczęciu. W tamtym niebieskim stroju czułeś się lepiej, nie? Tak, zdecydowanie. Tamten niebieski strój to dodawał mi otuchy po prostu, powiem ci. Dobra. A takie pytanko, w fucie masz niebiesko-żółte stroje, czy nie jeszcze? W sensie mam żółte tego, Tottenhamu bodajże. Tomas? Dobra, Tomas! Ale że strzału zablokowałeś, co jest? No, blok. Bo jak blok? Jaki... Ej, no podania nie było mojego, które miało być... Co? Tak spalony chyba tam był, tak, ale... Kurde, co on zrobił z tą Ale piłką? Że tego nie trafił? No, że tego nie trafił? Pod takim kątem jeszcze? O, Gnarby. Dobra, wetam. Gnarby się ogarnął. Ty jakie ty trickersy w ogóle robisz przy podaniach, chłopie? Chłopie, jakieś trickersy robisz, patrzcie na to. Patrzcie, jak on fajnie to odgrywa, wszystko super. A, nie dobiegł. Ej, kto? Ej! Gdzie? Co to było za faul jakiś? Czekaj, powtórka, bo ja też tak się ale tam faulu w ogóle... Ale że za żółto? Gdzie tam w ogóle, co on zrobił? Czekaj. Ja się zdziwiłem, powiem ci, tym faulem w ogóle. Aha, no dobra, wślizg w nogi to trochę... Ale nie, bo ty już wiesz, ty już piłki jakby nie było. Ja tam wiesz, ja chciałem wcześniej na piłkę tak idealnie zrobić wślizg, a gość zrobił wślizg w momencie, kiedy ty już wiesz, się piłki pozbyłeś po prostu. Należy Jimenez no, ale... tutaj? Ale że wiesz, w nogi strzelał? Nie będziesz bił? Wiesz, no właśnie strzelał? Nie wiem, właśnie nie wiem. Nie wiem, jakbym ci Lewandowskiego usunął z tego, to byłoby pewnie łatwiej, nie?
Ty umiesz w ogóle strzelać z tych? Uczę się nadal. Okej, okay. Ja kompletnie tych stałych fragmentów to tak... Nie bardzo. Jak już klikniesz B, to nie możesz w ogóle galką ruszyć ani trochę. Tak? Ale to możesz drugi raz sobie kliknąć wtedy, czy jak? To chyba dobrze, że nie możesz już drugi raz. No, jak będziesz ruszał tą galką i raz klikniesz, to będzie strasznie ogromny rozrzut i niecelnie będziesz strzelał. Z tego, co ja zauważyłem. A, przeciął. O kurde, co za podanie tam poszło takie mocarne, które nie doszło celu niestety. O! Tu, jak to chyba spalony, panie. Dobra, troszkę zepsułem. Spalony tam był, panie, co ty wyczyniasz? Jaki spalony, nic nie było. No spalony fest, spalony, kurde, normie, ale wiesz, nie oszukujmy już zawodników tutaj. Na 100% tam spalony był. Dobra, dawaj, 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 główka! No! Dziękuję, 1-0! A nie, spalony. Jak spalony? No nie! No dawać o moje tak. 1-0! O tak, o tak. Dawać mi moje ten, mój wynik. Kurde. Do Pilsna to jest w takim razie. Poleciał jak pierdyknął, no. No, dobry strzał był. To był Lasa Światowa. Felix. Słychać ożywienie na trybunach, kibice już się niecierpliwi. Dobra. Ale że z główki nie ma kto zagrać tam, co jest? Halo, 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 proszę Saul. Call to Saul. Better call Saul. Dokładnie. No. Dawaj, 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 dawaj. No biegnij, Saul. 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 Dawaj tam. Kiwka, kiwka, cyk, 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 cyk. O, co wybijasz tak mu piłkę spod nóg? No, wybity. A tak się nie robi. O, słyszysz jak krzyczą lewy, lewy! 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 Lewędrewski! Rzucona piłka w pole karne Morata. No ale wejście! Dobra, obronił jeszcze. Nie! Co ty robisz, dobra, chłopie? Połówka. Koniec pierwszej części spotkania. O, ale no tu tutaj te podania czasami. Ostatnio te podania tutaj nie wiem. Celujesz w jedną stronę, on robi 360 i no, no, gdzie popadnie. Rozumiem, no czasem tak wygląda. No kurde, to 1-0 tam by mi ustawiło mecz, a w tym momencie już tak nie jest. No dobrze. Ale ja tam jestem zadowolony, że jest w miarę wyrównany mecz. Dla mnie, ja się spodziewałem, że już po pierwszej połowie będę jakieś 3-0 dostawał od Enormiego, także... Jeszcze tym Bayernem, no chyba, że Enormi po prostu się bawi póki co czat, więc... Jest taka szansa, więc... No jest taka szansa. Patrz jak on biega! On na jakiś chyba drożdżach tam! Bułkę sobie zjadłem przed meczem. Okej. Dawaj! Felix! Co teraz zrobi? Teraz szansa przed nim! Felix! Dajesz! Ja nie wiem, na kogo tu się w ogóle gra na główkę, nie? Czy się opłaca w tej drużynie grać na główkę, no? Jednak jak samemu sobie ten skład robisz, to mniej więcej wiesz, no, wiesz, wiesz kto pod co, gdzie tak, jest i... No. Dokładnie, pod co możesz sobie zagrać, na co sobie możesz pozwolić. A tutaj to tak średnio bym powiedział. Gdzie on podał? Jean Felix, a tu nie mam w ogóle nikogo chyba szybkiego takiego, żeby wiesz, żeby w ogóle śmigał. Jak moi obrońcy cię śmigają, to... No, Jean Felix nie jest chyba najszybszym zawodnikiem, mam takie wrażenie. Szczególnie, że ja jestem teraz przyzwyczajony jeszcze do mojego tego, do moich zawodników po 95 tempa. Inaki Williams 95 tempa, Portu 90 tempa, nie? A tu dostaję jakichś zawodników pewnie po 80, albo... No gdzie ta piłka? W ogóle ja tam nie chciałem zagrać, co jest najśmieszniejsze. Nie wiem o co chodzi, ja teraz mogę stracić przez to bramkę. Ja ci oddałem piłkę, wiesz, z mojej akcji. Ja miałem... Co jest w ogóle? Spalony. Ja miałem akcję, wiesz, pod twoją bramką i nagle oddałem piłkę pod moją bramką tobie, także... No. Fajne podania, by the way. Ty gierce czasem. A, spalone. Na spalone gramy. Tak, spalone dzisiaj. No, dzisiaj to już bym nawet miał bramki z tych spalonych. I nie wyszło, o nie, dobra, Golikson, Golikson, nie ma!
Jest! Tak, jest gol! No nie, no nie mogę! Lewandowski! Tam, miałem tamtą akcję, no ja ci piłki oddaję, to jest... fuck! No, a kto będzie strzelał jak nie Lewandowski? Dawać mi pierwszy mecz, Nor mi oszukał w pierwszym meczu, czat. Ja wam mówię. Możemy uznać, że jest teraz 1-1. No i to mi nic nie daje, takie uznanie, że jest 1-1 aktualnie. O, w tym momencie. Szczególnie, że to całe tempo, no to całą rozgrywkę zmieniło. Nie, oni nie biegają, ty no... Zdecydowanie ja czuję, że ten Bayern byłby dla mnie lepszą drużyną. Z szybkimi zawodnikami. No jest w sumie taka szansa. Bayern jest może wyjdzie ktoś do przodu z mojej drużyny, by the way? Czy nigdy nikt nie wyjdzie? Tripper. Nie, no ale tak faulować? Ale nie było faulu, faul był, ewidentnie faul był, Normi. Czy ty musisz zawsze mieć gwizdek, żeby uznać, że był faul, Normi? No muszę. No muszę. Jak sędzia nie widział, to faulu nie ma. Oczywiście, że był. To samo, jak cię nie złapią, to nie kradniesz. Oho! No niezłe tam Enormi masz te swoje ideały, że tak powiem. Kurde, Jean-Felix, ale ty masz grać na ten Jean-Felix. No a to nie jest faul? O dobra, teraz to karny, teraz jest karny. A to nie jest faul? No powiedz, że to nie jest faul. Przynajmniej bez karteczki. No w sumie bez kartki, bez niczego, po prostu wziąłeś go ten, ale powiem ci, wolałbym mieć akcję, niż mieć karny, bo ja nie umiem strzelać w ogóle z tego. Nawet nie wiem, czy ja walnę w tym momencie, powiem ci. Jak ty nie wiesz, to ja tym bardziej nie mogę Jezu, tego wiedzieć. O Jezu, ja no nie umiem, nie, no w środek chyba będzie walone. O kur... NIE! Co jest? Samo, gra mi sama gra mi sama strzał zrobiła! Bo tej galki nie możesz nawet minimalnie ruszyć, nie? I też jest jakiś tam timer co tego co jest? Ja nie zdążyłem nawet strzału oddać! Gra mi sama zrobiła strzał! No nie, no ja się czuję tak oskamowany w tym momencie, że to jest szok! Jakie to jest denerwujące! No nie mogłoby być jak w starych FIFkach z tymi strzałami. No w starych FIFach to dobrze było. No. No ale teraz jest trudniej, że nie są te wszystkie karne stuprocentowe, to też jest dobrze. No tak, nie, no Jezusku, no nie, no lepiej, żeby bot za mnie wywalił piłkę po prostu. Aż mi się odechciało grać po prostu w tym momencie. Po tym. It's only a game. Możesz moją taktykę zrobić i odłączyć sobie internet. No nie mogę, o, jeszcze chłop mnie fauluje. Jeszcze jedno? A dobra, myślałem, że kolejny karny. A, fajną piłkę, by the way. Dobra piłeczka. O, w ogóle nie chciałem tu zagrywać teraz też. Także to ciekawie poszło. Tego się nie spodziewałem kompletnie. O, ta. Ktoś odbierze w ogóle tę piłkę. O, czekaj, bo ja nie dogonię. Pa. Nikim. Nikim tam nie dogonię. Nikim. Nie ma nawet takiej opcji najmniejszej. Dobra, ja zepsułem za to. Że mógł dogonić piłeczkę, no. Mogłeś grać dalej po prostu tam akcję, nie? No ta. Ale ja tutaj nie lubię tych dośrodkowań. Nigdy mi nie wychodzą. Co on zrobił? No nie! Nie, no co jest? Nie, oni są jacyś tacy wolni strasznie, jak cokolwiek robią ci zawodnicy moi. Powiem no bo ci. Z piłką to o wiele wolniej oni biegają. Ale ja w ogóle w fucie nie mam takich problemów. Ja już powinienem ci ze 3 bramki wpakować w tym meczu. Jest coś nie tak strasznie z tymi zawodnikami. No tak mi nie pasują, że to jest szok. Powiem ci. No przecież takie akcje to w fucie to wchodzą tak ogładziutko. No przed chwilą na LC grałem. Ale mnie to denerwuje. Dobra, ten... Ostatni atak. Jeszcze ten karny pieprzony, no. Co jest? Ile on ma tempa, ten zawodnik? O nie, do pilzna to jest, po prostu. Do pilzna ten mecz.
Zabrali mi jeszcze tego, zabrali mi jeszcze gola. No nie, 1-0 dla Bayernu. No ja taki wynik biorę w ciemno w razie, bo ale tak się czuję oszukany w tym meczu. Spalony z bramką, bramka w pierwszym meczu, który zaczęliśmy grać. I od nowa rozpoczęcie. Karny, który mi po prostu bot wywalił piłkę za ten. Miejmy nadzieję, że w prawdziwym meczu karny będzie wyglądał tak samo. Dla tej gry normalnie palec serdeczny. Lewandowski, tak, 60 minuta. Także to jest nasze typowanie. No wiecie, no zdarzają się różne rzeczy. Także nasze typowanie to jest 1-0 dla Bayernu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, hejka. Na razie.